Witajcie, witajcie kochani w kolejnym vlogowym odcinku dotyczącym prorostu o Jezusie. Powoli zmierzamy już do końca. Jak widzicie, ostatnie prorosła koncentrują się już na śmierci Jezusa Chrystusa. Dzisiaj również będziemy o tym mówić. Dzisiaj również poruszymy te prorosła, które dotyczą Jego życia już w momencie śmierci i tego, co było zaraz po Jego śmierci. Tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie na te kilkanaście minut, żebyśmy mogli otworzyć Słowo i zanurzyć się w tych starych proroctwach, które wskazywały na to, że Jezus był Mesjaszem. Dzisiaj przygotowałam dla Was tylko cztery proroctwa, za to takie bardzo mięsiste, bardzo szerokie, bardzo głębokie. Proroctwo numer 42. Czyli zostało nam jeszcze 14 do omówienia. Mesjasz będzie wywyższony na krzyżu i może to dziwnie trochę brzmi, wywyższenie na krzyżu, ale możemy sobie wyobrazić to, że krzyż, który był duży, unosił ukrzyżowanego do góry, tak, że wszyscy go widzieli i był rodzajem wywyższenia. Chociaż kiedy myślimy o wywyższeniu, to raczej myślimy o jakichś honorach, o jakiejś czci, żeby pokazać, tak jak po pomniku się pokazuje, albo jak ktoś, kto jest sławnym mówcą, to stawia się go na podium, tak żeby wszyscy widzieli. I jest tutaj taka pewna gra słów, ponieważ Jezus został wywyższony fizycznie, ponieważ uniesiony na krzyżu, ale z drugiej strony również wywyższony, ponieważ ta pozycja takiego największego jakby upodlenia, które ludzie mogą zafundować drugiemu człowiekowi, równocześnie było olbrzymim wywyższeniem przez samego Boga. I tak jakby Bóg się bardzo lubował w tego typu porównaniach i dlatego Jezus urodził się w stajence, dlatego urodził się wśród biednych, chociaż był królem wszechświata, to sam uniżył siebie i tak jakby wszystko to, co robił, było zaprzeczeniem tego ludzkiego wyobrażenia, kto to jest król, kto to jest Mesjasz, kto to jest przywódca, kto to jest lider. On służył w uniżeniu, pokazując, że przywództwo nie jest tym, co świat myśli, że jest, nie jest uzurpowaniem sobie władzy czy zagarnięciem uwagi świata i skupieniem na sobie, ale jest posłuszeństwem, uniżeniem i oddaniem samego siebie. I w tym znaczeniu wywyższenie na krzyżu jest rzeczywiście prawdą, że Jezus został wywyższony. Został oczywiście najbardziej wywyższony po swojej śmierci, po zmartwychwstaniu, kiedy poszedł do Ojca, zostanie jeszcze bardziej wywyższony, kiedy już ten świat się skończy, kiedy wszystkie kolana się ugną przed Nim i kiedy już fizycznie i rzeczywiście wszystkie ludy poddadzą się pod królowanie Jezusa. Ale już w momencie śmierci został wywyższony, ponieważ nie ukochał swojego życia do końca, tylko się poddał i był posłuszny. I to było wywyższającego, wyróżniającego ze wszystkich istot, które żyły kiedykolwiek. Ale przechodząc już do Biblii, Starego Testamentu, Księga Liczb tym razem, 21 rozdział. Mojżesz wykonał więc węża miedzianego i umieścił go na drzewcu. Gdy wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na węża miedzianego, pozostawał przy życiu. Coś niesamowitego, jak bardzo to ilustruje plan zbawienia, proces zbawienia, który się dokonuje w Jezusie Chrystusie. Wąż został wywyższony i był wysoko i wszyscy, którzy patrzyli na tego węża, byli uzdrowieni, uratowani od śmierci i tak samo teraz jest, kiedy patrzymy na Jezusa, który jest wywyższony na krzyżu, który dokonał tego dzieła zbawienia na krzyżu, jesteśmy uratowani. Ewangelia Jana 3:14-15. A jak Mojżesz wywyższył węże na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To odnośnie tych dwóch fragmentów można by było spokojnie powiedzieć całe kazanie i z pewnością takie kazania, żeście już słyszeli. Niemniej jednak warto jest to podkreślić i w kółko przypominać sobie, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, jedynie przez patrzenie na krzyż, jedynie przez krzyż, jedynie przez to, co On zrobił dla nas i że nie ma danego ludziom innego imienia, po którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezusa Chrystusa.
ponieważ tylko On zapłacił taką cenę, tylko On może nas uratować. Żadni pośrednicy, żadne jakieś instytucje, żadne jakieś ludzkie wymysły, organizacje nie mogą zastąpić tego, co zrobił Jezus, nie mogą przesłonić nam tego. Rozmyślanie nad tym, zastanawianie się nad tym jest życiodajne dla nas. Kiedy skoncentrujemy swój umysł, swoje serce na Jezusie i tylko na osobie Jezusa. Te różne dodatki, które oferuje nam religia, one niby mają pomagać, ale bardzo często przeszkadzają. I zobaczcie, już Księdze Liczb, już ta historia z wężem miedzianym jakby była zapowiedzią tego, co Bóg w ostateczności zrobi dla tego świata, dla rodzaju ludzkiego, po to, żebyśmy byli uratowani. Już wtedy był jakby przedsmak, taka próba generalna przed tym, co będzie się działo w przyszłości, w sferze duchowej oczywiście, bo teraz nie mamy Jezusa na krzyżu w sposób fizyczny, żeby na Niego patrzeć. A to nie o to chodzi, tak, że mamy patrzeć na Niego w kościele, tylko, czy gdzieś tam na polu i widzieć krzyż i Chrystusa, tylko rozumieć, co się tam dokonało i w duchu rozpoznawać potęgę tego dzieła, potęgę Bożej miłości objawionej, tego, co Bóg zrobił, co zrobił Syn Boży. Okej, przechodzimy do proroctwa numer 43. Jezus miał zawołać na krzyżu pewne specyficzne słowa i o nich właśnie przeczytamy w psalmie 31. W Twoje ręce powierzam mego ducha. Odkupiłeś mnie, Panie Boże wierny. Wiemy, że Jezus wypowiadał pewne słowa na krzyżu, które są szczególne. One są szczególne, bo są wypowiadane już w momencie męki i na pewno są mega ważne. Ktoś, kto umiera, wypowiada słowa, które są najważniejsze ze wszystkich, godne zapamiętania. I wiemy, że właśnie w ten sposób Jezus wołał tuż przed swoją śmiercią. Ewangelia Łukasza daje nam tutaj świadectwo. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. Gdy to powiedział, skonał. Czyli to były ostatnie słowa Jezusa przed śmiercią. Ewangelia Jana mówi, że ostatnimi słowami było wykonało się. Z pewnością tylu, ile było świadków, każdy troszeczkę coś innego zapamiętał, na co innego zwrócił uwagę. Niemniej to jest jakby potwierdzenie tego, co mówiłam wcześniej, że Jezus umierając nie umierał w buncie, w żalu do Ojca, w jakim być może nie rozumiał pewnych rzeczy, może w duchu odczuwał, że Ojciec go zostawił, ale pozostał wierny do końca, wypełnił swoją misję, nie odwrócił się od Ojca. Pomimo tego, że czuł może jakiś zamęt, może czuł jakieś właśnie rozłączenie od Ojca z uwagi na grzech, który został złożony na Nim. Ale jego serce pozostało wierne i czyste i pokazał nam po prostu drogę, którą my mamy chodzić. Bez względu na to, jakie różne prześladowania spadają na nas, to wierzymy w Boga, który jest dobry, który nas prowadzi. I wiemy, że to nie jest jakby z Jego ręki. To nie jest tak, że Bóg chce nas męczyć i dlatego dopuszcza cierpienie. Ale ponieważ rozumiemy, że pewne rzeczy muszą się wypełnić. I teraz płynnie przechodzimy do proroctwa numer 44. Mesjasz w momencie śmierci miał być opuszczony przez swojego Boga. I to jest bardzo tajemnicza historia, bardzo tajemniczy werset. W psalmie 22 znowu są umieszczone te słowa: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mnie, od słów mego jęku? Tutaj słychać to pewne właśnie niezrozumienie, dlaczego ja się tak czuję. Dlaczego ja się tak czuję, że mnie opuściłeś? Dlaczego mnie nie ratujesz? Dlaczego mnie nie uratujesz z tej sytuacji? I wiemy, że Jezus już będąc w Getsemane modlił się: Boże, jeżeli jest to możliwe, to zabierz ten los ode mnie, zabierz ten kielich, może odwróć inaczej Twoje plany, niech inaczej się to wszystko potoczy, ale nie moja wola, tylko Twoja, Ty wiesz lepiej, i zdaje się na to całkowicie posłuszny. I teraz znowu jest ten moment, kiedy Jezus musiał olbrzymie męki cierpieć, ale również psychiczne i duchowe, kiedy czuł tą ciemność, która go ogarnęła. Według niektórych komentatorów, egzegetów, to był właśnie ten moment, kiedy grzechy całego świata zostały złożone na Jezusie. I fizycznie zostały tak złożone, że ciemność opanowała Jezusa.
że jedynie co widział, to widział ciemność i nie czuł łączności z Bogiem, ponieważ Bóg nie ma łączności z grzechem. Bóg i grzech oddziela przepaść i tą przepaść właśnie Jezus musiał czuć. I to nie znaczy, że Bóg odrzucił Jezusa, że Bóg opuścił Jezusa, ale Bóg jakby odłączył się od grzechu, który został złożony na Jezusie. I w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale czytamy właśnie dokładnie te słowa wypowiedział Jezus umierając na krzyżu. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem Eli, Eli, lama sabachthani, to znaczy Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Myślę, że te słowa czasami przychodzą nam do głowy, kiedy chodzimy za Jezusem, kiedy żyjemy z Bogiem i dzieją się pewne rzeczy, których nie rozumiemy. I czujemy się, jakbyśmy byli sami w tej ciemnej dolinie i wcale nie widzimy laski pasterza, wcale nie widzimy, że Bóg nas prowadzi, tylko dzieje się coś takiego niepokojącego i ciemnego. I my wiemy, że jeżeli wyznajemy swoje grzechy, to Bóg nam je odpuszcza i nie ma żadnej przestrzeni pomiędzy nami i Bogiem. I może to nie jest tak jak w przypadku Jezusa, bo tam była to fizyczne oddzielenie rzeczywiście Boga od Niego z powodu grzechu. Nie Jego grzechu, ale grzechu ludzkości. Ale w naszym przypadku my czasami czujemy się tak, jakby Bóg nas zostawił. Chociaż nie jest to prawdą. Chyba, że sami się od Niego dystansujemy właśnie przez życie w grzechu, które z premedytacją wybieramy. Ale kiedy nie chcemy tego, tylko przychodzimy do Niego i wyznajemy swoje grzechy, to On jest wierny w przebaczaniu i On nas przygarnia. I te odczucia mogą być po prostu jedynie odczuciami, które nas ogarniają, bo diabeł próbuje czasami wytwarzać taką zasłonę dymną, żebyśmy czuli się niepewnie i polegali na swoich odczuciach zamiast na tym, co mówi Bóg w swoim słowie. I ciągle wprowadza takie zamieszania. Czy na pewno jesteś zbawiony? Czy na pewno wszystkie grzechy wyznałeś? No, Bóg nie jest z ciebie zadowolony. I przez takie różne kłamstwa i przez takie różne złudne myśli, które wprowadza do naszej głowy, kiedy my wierzymy w te rzeczy, kiedy my jakby przyjmujemy te myśli, no to powstaje to właśnie emocjonalne zamieszanie, które powoduje, że nie jesteśmy pewni tego, co Bóg tak naprawdę myśli względem nas. Dlatego musimy czytać Boże Słowo i rozumieć, w jakiej pozycji jesteśmy przed Bogiem i dbać o czystość naszych serc również. Czyli nie być w takiej pozycji, że o, mi teraz już nic się nie wydarzy, Pan Bóg mnie zawsze będzie kochał, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, teraz po prostu już mogę grzeszyć na całego, a Bóg i tak mnie przyjmie. No nie, bo grzech oddziela ciebie od Boga i nie będziesz zbawiony, jeżeli będziesz grzeszył. Jeżeli wybierzesz grzeszny sposób życia, to znaczy, że nie wybierasz Boga i będziesz odrzucony. Więc jakby tu musimy też strzec swoich serc. Proroctwo numer 45. Mesjasz będzie modlił się o swoich wrogów. I tutaj w psalmie 109 czytamy o tym. Sprzeciwiają mi się w zamian za moją miłość, choć ja się za nich modliłem. Ewangelia Łukasza, wtedy Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem podzielili Jego szaty i rzucali o nie losy. To są te niesamowite słowa Jezusa, który wisząc na krzyżu, widząc ile zła inni ludzie Mu uczynili, modlił się o tych prześladowców, modlił się o swoich wrogów, mając świadomość tego, że oni to wszystko robią, właśnie nieświadomość, że nie wiedzą, kim On jest. I diabeł ogarnął ich serca, myślą, że robią przysługę Bogu, a tak naprawdę robią coś potwornego. Tak więc Jezus modlił się o swoich wrogów, wyznaczył nam tym samym też kierunek, jak my mamy traktować ludzi, którzy nas prześladują, którzy są nieświadomi tej rzeczywistości duchowej i po prostu są gorliwi. Tak jak apostoł Paweł, zanim został apostołem, są gorliwi w tym, żeby to, czynić to, co według nich jest wolą Bożą. To jest straszne, ale taka ciemność niestety spowija umysły ludzi. Dlatego naszą odpowiedzialnością jest to, żeby się modlić o nich. Nie żeby ich zniszczył Bóg, tylko po to, żeby Bóg ich oświecił. Dlatego, że celem Boga jest, żeby każdy człowiek został zbawiony, a nie żeby ludzie zostali zabici. To nie jest żadne rozwiązanie. Okej, i proroctwo numer 46, ostatnie na dzisiaj. Mesjasz zostanie pochowany wśród bogatych. To jest kolejny element, na który Jezus nie miał żadnego wpływu, gdzie go pochowają. Na pewno się nad tym nawet nie zastanawiał, bo nie mógłby sobie wybrać grobu,
sam nie był bogaty. Groby, takie w szczególności, w jakim Jezus został pochowany, takie, gdzie była osobna komora w skałach, wydrążona z kamieniem, to były groby dla bogatych. Jezus być może miał jakiś znajomych, którzy byli bogaci, również bogaci i wpływowi ludzie się nawracali, może nie jakimiś tłumami, ale pewnie też. W każdym razie nie załatwiał sobie wcześniej grobu. I znowu czytamy w Księdze Izajasza w 53 rozdziale: i wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. 27 rozdział Ewangelii Mateusza: a gdy nastał wieczór, przyszedł bogaty człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał, aby mu je wydano. A Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobowcu, który wykuł w skale. Przed wejściem do grobowca zatoczył wielki kamień i odszedł. Kochani, podsumowując dzisiejszy odcinek, jest o czym myśleć. Myślę, że jest dużo fragmentów, które dotknęły waszego serca. Jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób wy je rozumiecie i co one w was powodują, kiedy studiujemy te fragmenty, kiedy rozumiemy, co Jezus zrobił, jaką miał postawę do końca, cierpiąc tak wielki ból i mękę. Zazwyczaj, kiedy my cierpimy, stajemy się okrutni względem innych ludzi. I to jest prawda, że ludzie, którzy cierpią, którzy chorują, często są okrutni. Bardzo koncentrują się na swoim bólu, szukają winnych, przelewają ten ból i gorycz, zgorzknienie na innych ludzi, na otoczenie. Tymczasem w życiu Jezusa nie było takiego elementu i był wierny i bezgrzeszny aż do końca, chociaż była ta wielka próba dla jego charakteru. I to z pewnością też powoduje jakieś refleksje o naszym życiu, jak my znosimy takie rzeczy, jak my się zachowujemy w obliczu prześladowców, jak my traktujemy tych, którzy źle o nas mówią, czy źle nas traktują. Proszę, podzielcie się tymi spostrzeżeniami w komentarzu, wymieńmy trochę myśli, tak żebyśmy mogli uczyć się od siebie nawzajem, inspirować. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną aż do końca i do zobaczenia już niedługo. Z Panem Bogiem, pa, pa.